Dzisiaj jest sobota, 29 września, czyli Dzień Głośnego Czytania. Pani Ania o tym informowała na swoim kanale i zapraszała booktuberów do przyłączenia się do tej akcji, a więc oto jestem, dołączam się. Ja w ten dzień przychodzę do Was z książką, jedną z moich ulubionych książek. Książką, którą kiedy po raz pierwszy ją czytałam, pamiętam, i skończyłam ją czytać, to przez pół godziny siedziałam w fotelu w takiej dosyć głębokiej zadumie, po czym zaczęłam tą książkę czytać od razu jeszcze raz. Tak bardzo ta książka do mnie trafiła, tak bardzo zapadła mi w duszę. I dlatego chciałam Wam przytoczyć dzisiaj jej fragment, a właściwie sam początek tej książki. Jack London, Martin Eden, rozdział pierwszy. Pierwszy z idących przekręcił klucz w zamku, otworzył drzwi i wszedł do domu, wprowadzając za sobą młodego chłopaka, który niezgrabnie zdjął czapkę. Miał on na sobie pospolitą odzież, przesyconą zapachem morza i raził swą obecnością w przestronnym przedpokoju, w którym się znalazł. Nie wiedział, co ma zrobić z czapką i już miał wepchnąć ją do kieszeni kurtki, gdy odebrał mu ją towarzysz. Zrobił to spokojnie i naturalnie, za co młody niezdara był mu bardzo wdzięczny. Rozumie, pomyślał sobie. Dopomoże mi przebrnąć jakoś przez to wszystko. Kroczył tuż za swym przewodnikiem, kołysząc ramionami i bezwiednie rozstawiając szerokie nogi, jak gdyby równa posadzka wznosiła się i opadała w takt poruszeń morskiej fali. Obszerne pokoje zdawały się zbyt wąskie, jak na jego zataczający się chód, w głębi duszy zaś odczuwał lęk, by jego barczyste ramiona nie zdarzyły się z obramowaniem drzwi lub nie zmiotły na ziemię drobiazgów rozstawionych na niskiej półeczce nad kominkiem. Rzucał się to w jedną, to w drugą stronę pośród najróżniejszych przedmiotów, mnożąc niebezpieczeństwa, które w rzeczywistości istniały jedynie w jego wyobraźni. Pomiędzy wielkim fortepianem a stojącym pośrodku pokoju stołem, na którym piętrzyły się stosy książek, miejsca było dosyć dla pół tuzina idących obok siebie, mimo to jednak on wkroczył tam z trwogą. Jego ciężkie ramiona zwisały luźno wzdłuż ciała. Nie wiedział, co z nimi zrobić, kiedy zaś w podnieceniu przywidziało mu się, że jedno z ramion może zwalić książki leżące na stole, odskoczył w bok jak spłuszony koń, o mało nie wpadając na krzesełko przy fortepianie. Spoglądając na swobodną postawę idącego przed nim towarzysza, po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że porusza się inaczej niż przeciętni ludzie. Świadomość własnej niezręczności przyprawiała go o wstyd. Pot w drobnych kropelkach wystąpił mu na czoło. Zatrzymał się więc i chustką wytarł ogorzałą twarz. Poczekaj no, Arturze, mój kochany, rzekł, usiłując ukryć niepokój pod niefrasobliwym tonem. Nieco tego za wiele dla twego uniżonego sługi. Pozwól mi ochłonąć. Wiesz dobrze, że nie chciałem tu przyjść, a z pewnością twoja rodzina też się nie pali do mnie. Ależ wszystko w porządku, brzmiała uspokajająca odpowiedź. Nie powinieneś się nas obawiać. Jesteśmy skromnymi ludźmi. O, list do mnie. Zawrócił do stołu, rozdał kopertę i zaczął czytać, dając gościowi czas na odzyskanie równowagi. Gość zrozumiał to i ocenił należycie. Miał dar podzielania uczuć innych ludzi i życzliwego ich rozumienia. Pod powierzchownym zakłopotaniem ten kojący proces toczył się nieprzerwanie. Obtarł do sucha zroszone czoło i rozejrzał się dookoła z opanowaną twarzą, choć w oczach tkwił wyraz właściwy dzikim zwierzętom, które lękają się wpadnięcia w potrzask. Otoczony był nieznanym. Odczuwał obawy przed tym, co może się zdarzyć. Nie wiedział, co mu wypada uczynić, a uświadamiając sobie niezgrabność swego chodu i zachowania, bał się, że i pod innymi względami okaże się równie niezręczny. Był niesłychanie wrażliwy, beznadziejnie zmieszany, ubawione zaś spojrzenie, jakie tamten rzucił nań nieznacznie spod listu, odczuł niczym pchnięcie sztyletem. Widział to spojrzenie, lecz nie dał tego poznać po sobie, jako iż jedyną z rzeczy, których zdążyło nauczyć go życie, było utrzymywanie w karbach własnych odruchów. Tym bardziej sztylet ten godził w jego dumę. Przeklinał sam siebie za to, że dał się tu zwabić, a jednocześnie postanowił, że skoro już przyszedł, wytrwa do końca. Rysy jego twarzy stwardniały. W oczach ukazał się błysk przekory. Rozejrzał się już bardziej swobodnie, przypatrując się bacznie wszystkiemu i notując w pamięci każdy szczegół wytwornego wnętrza. Oczy jego, szeroko rozwarte, chciały widzieć wszystko. Kiedy tak chłonęły roztaczające się przed nim piękno, zaczepne iskry powoli w nich gasły, ustępując miejsca ciepłemu blaskowi. Czuły był na piękno, a tu nie brakło rzeczy pięknych. Jedno malowidło olejne przyciągnęło jego uwagę na dłużej. Gwałtowna fala biła o wysuniętą skałę, oblewając ją pianą.
Nisko zwisające chmury deszczowe pokrywały niebo. Zawałem pian, na tle wróżącego burzę zachodu słońca, widać było zmagający się z wiatrem szkuner. Tak przechylony, że można było dostrzec każdy szczegół pokładu. Było w tym piękno, które przyciągało go nieodparcie. Zapomniał o swym niezdarnym chodzie i przybliżył się do samego obrazu. Piękno uleciało z płótna. Na twarzy chłopca odbiło się zakłopotanie. Rzucił okiem na to, co wydawało się teraz bezdusznym zestawieniem farb. Po chwili cofnął się nieco. Całe piękno napłynęło z powrotem na płótno. Jakaś sprytna sztuczka, pomyślał, zwracając z kolei uwagę na inne przedmioty. Chociaż wśród różnorodnych wrażeń znalazł dość czasu, by oburzyć się, iż tyle piękna zużyto w służbie tak niepoważnej sprawy. Nie znał się na malarstwie. Smak jego urabiał się na oleodrukach i litografiach, które z bliska czy z daleka przedstawiały się zawsze jednakowo wyraźnie. Widywał wprawdzie i olejne obrazy na wystawach sklepów, lecz szyby okien nie pozwalały zbytnio zbliżać się jego ciekawym oczom. Obejrzał się na przyjaciela czytającego list i dostrzegł książki na stole. W jego oczach natychmiast pojawił się wyraz takiej tęsknoty, jak w oczach człowieka głodnego na widok pożywienia. Gwałtownym ruchem zbliżył się do stołu. Ramiona zakołysały mu się raz w prawą, raz w lewą stronę. Poczuł ją z nabożeństwem przerzucać książki. Przeglądał tytuły dzieł i nazwiska ich autorów. Odczytywał urywki tekstu, pieszcząc tomy wzrokiem i dotykiem. A raz natknął się nawet na książkę, którą kiedyś przeczytał. Poza tym były to obce książki nieznanych mu autorów. Wreszcie natrafił na tom Swinburna i począł go czytać uważnie, z zapłonioną twarzą, niepomny, gdzie się znajduje. Dwukrotnie, przytrzymując czytaną stronę wskazującym palcem, zamykał książkę, by się upewnić, jak brzmi nazwisko jej autora. Swinburne. Zapamięta sobie to nazwisko. Ten chłop miał oczy, co się zowie, i umiał patrzeć na barwy i grę świateł. Ale kimże był Swinburne? Czy umarł przed 100 laty, jak większość poetów? Czy też żyje jeszcze i pisze nadal? Znów spojrzał na tytułową stronę. A więc autor napisał także i inne książki. Zaraz jutro trzeba będzie pójść do bezpłatnej czytelni i postarać się o jakieś dzieła Swinburna. Pogrążył się znów w czytaniu, tracąc poczucie rzeczywistości. Nie zauważył, że do pokoju weszła młoda kobieta. Dowiedział się o tym dopiero, gdy usłyszał słowa Artura. Ruth, to jest pan Eden. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o dzień głośnego czytania. Zachęcam Was bardzo do przeczytania Martina Edena, ponieważ jest to naprawdę przepiękna książka. Mam nadzieję, że ten mały fragment Was do tego zachęci. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia i słonecznego przede wszystkim. U mnie jest 9 stopni dzisiaj na termometrze, także dosyć chłodno, ale ładne słoneczko świeci, także zapowiada się naprawdę przyjemny i sympatyczny dzień, czego Wam oczywiście również życzę. Do następnego razu, pa pa. Pogrążył się znów w czytaniu. No, pieskom się bardzo spodobała książka, którą czytam. Już? Och, dziękuję Wam, moje pieseczki kochane, że dacie mi dokończyć.